i podziękować, że zechcieli Państwo przyjąć zaproszenie na bakalariaty już piątą. Dzisiaj mamy taką uroczystość. Chciałam podziękować artystom wszystkim. Niezależnie od tego, czy zostali wyróżnieni, wszyscy jesteście zwycięzcami, bo możemy cieszyć oczy właśnie waszymi dziełami. Są niesamowite. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję też osobom oficjalnie zaproszonym tutaj na naszą uroczystość skromną. Witam serdecznie, już tak bardzo oficjalnie. Przede wszystkim witam artystów, którzy zadali sobie trud stworzenia dzieła. Bardzo się cieszę, że w tym roku przyszedł taki pomysł, żeby też objąć konkursem dzieci. I dzieci też przysłały, no, dzięki rodzicom, swoje prace. Bardzo, bardzo się cieszę, że mamy też trochę laureatów dziecięcych. Chciałam teraz, rozpoczynając ogłoszenie laureatów, którzy zdobyli nagrody, wyróżnienia, lub po prostu, jeżeli chodzi o dzieci, chcieliśmy podziękować. Chciałam poprosić teraz na scenę przewodniczącego jury tegorocznego, Jerzego Brodzińskiego. Dobry wieczór Państwu. Tak jak koleżanka powiedziała, chcielibyśmy nagrodzić wszystkich. No ale konkurs jest konkursem, ilość nagród jest ograniczona, ale według nas wszyscy zasługują na duże uznanie. Protokół zbiorczy konkursów artystycznych pod tytułem Fantastyczny Wrocław Bakariada 5. Konkurs odbywał się w czterech kategoriach: poetycki, fotograficzny, malarski i rękodzieło. I były dwie grupy wiekowe: dzieci i dorośli. Pracę oceniało jury w składzie: Jerzy Brodziński, przewodniczący, Justyna Paluch, Ewa Miedzińska, Zenon Gutowski, Elżbieta Drewniak, Andrzej Wereski, Zbyszek Drewniak, Barbara Sikora i Eleonora Maras, tu oto obecna. Zacznijmy od dzieci. W kategorii poezja wyróżnienie dostaje Wincent Kubot za wiersz pod tytułem Wrocław. Lena Czternastek wyróżniona za wiersz Mój fantastyczny Wrocław. Proszę bardzo, brawo! I teraz przechodzimy do fotografii. Pierwsze miejsce Jakub Bilewicz, wrocławski krasnal, najlepszy z Polaka. Druga nagroda Lucyna Kroma, fotografia, brama do Wrocławia. Trzecia nagroda Marek Chmiel, ogród japoński. I wyróżnienie Natalia Teteria, zachód słońca. I jeszcze jest jedna nagroda, Rozalia Jaśkiewicz, poranna sylwetka Wrocławia. Teraz malarstwo, tak? Natalia Lewczuk, Mój Wrocław. Zosia Strzępek, drugie miejsce, malarstwo wrocławskie ZOO. I trzecie miejsce, Zuzia Majdzik, wrocławski rynek. Trzecie miejsce egzekwo Jagoda Czech. Fantastyczny Wrocław, a w nim piękny ogród japoński. Brawo, brawo. I jeszcze wyróżniony jest Kuba Nalewaj, krasnal brodaty. Teraz przechodzimy do kategorii dorośli.
Jeżeli chodzi o poezję, to pierwsze miejsce otrzymała pani Aleksandra Raczyńska za wiersz Drogi Wrocławiu. Drugie miejsce pani Izabela Degen za wiersz Spotkania Wrocławskie. Trzecie miejsce pani Agnieszka Dubaniowska, wiersz Moje Miasto. I ex aequo trzecie miejsce pani Izabela Monika Bill za wiersz Most Zwierzyniecki. Mistrzowie aparatów fotograficznych. Pierwsze miejsce pani Anna Jakubczyk za zdjęcie Zmiana historii mostów młyńskich, wspomnienia z dzieciństwa. I drugie miejsce w kategorii fotografia pani Basia Jaśkiewicz. Zdjęcie pod tytułem Katedra. Przechodzimy do malarstwa i pierwsze miejsce, bez żadnych w ogóle wątpliwości, pani Barbara Młynarczyk, Tryptyk Wrocław. Drugie miejsce Katarzyna Bachmann-Kassenberg. Zrobiła taki z Wrocławiem przez wieki, taki sobie fajny obrazeczek. I mamy tutaj dwa trzecie miejsca ex aequo. Joanna Tatarkowska, proszę bardzo. Fontanna Szermierza we Wrocławiu. I ex aequo trzecie miejsce, Wiktoria Czapiewska. Fantastyczny dworzec świebodzki. Wyróżnienie specjalne za obraz Wrocławskie Krasztal Literatyk otrzymuje Irena Rozwandowicz. Brawa wielkie! Przyznaliśmy również nagrodę za rękodzieło. Małgorzata Tomaszewska. I proszę Państwa, mam zaszczyt ogłosić, że Grand Prix Bakariady 5 w konkursie Fantastyczny Wrocław otrzymał pan Andrzej Jakubczyk za obraz Opera Wrocławska. Brawo! W imieniu jury gratuluję wszystkim nagrodzonym. Thank you.
Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie, gorąco. Proszę Państwa, przed Państwem Tomasz Tracz i Aleksander Kruczek. Zapraszam na scenę.
zaszczyt i ogromną przyjemność zapowiedzieć mojego kolegę, przyjaciela, wspaniałego multi-instrumentalistę, niesamowity dźwiękowiec, nagłośnieniowiec, kompozytor, saksofonista, pianista, fagotista. Andrzej Malus, wielkie brawa!